Jestem alkoholikiem, na imię Wiesiek. No ja już teraz mam łatwiej po was dwóch. To już powiedzieliście cały sens tego spotkania właśnie. Bo Adam, który powiedział przepięknie, powiedziałeś z serca i ja ci uwierzyłem w to, że dzisiaj w tej chwili jesteś szczęśliwy. I to było czuć i to jest bez dyskusji. A ja cię pamiętam, jak ty żeś po prostu wył nieraz. Nie? I się tak naprawdę tylko zastanawiałem, kiedy się zacznie, nie? Tu się mówi prawdę, tu się nie olewa, prawda? Tu jest bliższy, wiesz, kiedyś komuś łeb rozwalić, niż po prostu 10 lat nie pić, wiesz. Taka jest prawda. A się doczekałem czegoś takiego, że po prostu jak mówiłeś, to mnie też, no trochę mnie tam w te gardło wzięło, nie? Bo to było prawdziwe, to było z serca. I ja się razem z tobą cieszę, że jednak można. Ja ostatnio słyszałem kolegę 7,5 roku nie pił i mówi, i tak naprawdę wieczorem mam brać leki i nie biorę ich, żeby rano się nie obudzić, nie? Bo nie chce mi się już żyć. Nie? I to jest właśnie to wszystko to, co tutaj. I Tomek trochę zaczął i Maciek wyjaśnił. Nie? Mnie też tam wiele lat gratulowano i ja się cieszyłem. I było fajnie. Nie? I przyszedł ten jeden dzień, że mówię, dosyć tego. Nie? Idziemy jeszcze raz. Nie? Jeszcze raz. Nie wierzę w to wszystko. Nie? I tak, dalej. Tak jak jeden z moich podopiecznych mi mówi tak. Mówi, wiecie, a co się stanie, jeśli to wszystko jest kit, nie? Jeśli to wszystko jest nieprawda. Nie? Ja mówię, nie wiem, ale mój stan dzisiaj jest o wiele lepszy niż to, niż bym tutaj przyszedł na kasu albo pijany. Nie? To jest lepiej, bo jestem wolnym człowiekiem. Ja mam wybór dzisiaj. Nie? Ja mogę się napić, mogę się nie napić. A jakbym przyszedł na kasę, to nie miał żadnego wyboru, nie mam nic, żadnej wolności. Jakbym wczoraj zapalił, to dzisiaj bym nie miał wyboru, czy palić, czy nie palić. Nie. I te niestety, te moje wolności kosztują. I one kosztują tym, że ktoś mi powiedział, chcesz być szczęśliwy, to zacznij bezinteresownie dawać. Ty idioto, w dupę se to wsadzi. Jakie bezinteresowne? Nie ma czegoś takiego, nie trzeba łapać takich podopiecznych, co mają samoloty, własne wyspy, nie? Co coś znaczą, zadawać się właśnie z takimi ludźmi sukcesu, nie? A ci biedni to nie giną po prostu. Nie? I okazało się, że to całkiem jest inna filozofia, nie? Całkowicie inna. Ja wam powiem, pomimo, że ja to wiem, że ja mam rano wstać, pomodlić się, przeczytać te nasze refleksje, te, jak to widzi Bill, zrobić medytację, której oczywiście dzisiaj nie zrobiłem, bo telefony, i wykonać dwa telefony do nowych alkoholików. I to dopiero pomaga. I ja po prostu nie daję rady. Ja to wiem, że będzie lepiej. Ja bym tutaj nawet dzisiaj nie przyjechał, ale musiałem się z dwoma kolegami spotkać. Patrzę, trzeci się nagle pojawił. Czyli po prostu mimo tej mojej wiedzy, to jest to, co tutaj powiedzieli poprzednicy. Ja mam tą trzeźwość tylko i wyłącznie na jeden dzień. Jesteśmy kolosami na słomianych nóżkach. Nie? Myśmy tu z przyjacielem byli na tym, na takiej rocznicy nad zalewem i tam podchodził, no Wiesiek, to już 5 lat, no to. No ale co 5 lat? No, tutaj chodzi o to, żeby każdego dnia właśnie powiedzieć, kocham to życie. Chce mi się żyć. Bo nie picie to jest mistrzostwo świata, tylko że nieraz człowiek się budzi i się zastanawia, czy się napić, czy się powiesić,
czy tak jak mój kumpel właśnie, nie brać wieczorem leków, żeby się rano już nie obudzić. I to jest cała filozofia. A jedną właśnie z tych filozofii to jest to bezinteresowne działanie. Bezinteresowne działanie. I to nie tak, jak ja zrobiłem jeszcze kilka lat temu, że tam pomogłem wielu chłopakom, tylko miałem pomóc jednemu, nie ośmiu, a jednemu, tylko z pełną miłością. I to jest dla mnie niestety cały czas zagadka, nie? Jak tą miłość, jak to tego, nie? To jest takie trudne, nie? To jest komuś, ktoś nieraz komuś zazdrości, a bo on miał tam rodziców, bo on miał tam to, tamto, jemu łatwiej w życiu, bo on dostał kasę, nie? Albo tam zarobił, no i jest łatwiej. Nie, nic nie ma za darmo. I tak samo to szczęście moje polega na tym, że ja muszę się nauczyć tego bezinteresownego dawania, bo inaczej to jest psu na budę. Ja słuchajcie, jestem tu najdłużej z was i wiem, że nie ma innego szczęścia. Nie ma innego szczęścia. Dupy się znudzą, kasa się znudzi, zaszczyty się znudzą. Słuchajcie, wejdźcie na YouTube, na mój kanał. Już mam ponad 1000 subskrybentów. Idą filmy, których przez 20 lat nie mogłem puścić. Wreszcie patrzę, idą. I ja powinienem dzisiaj skakać, cieszyć się, radość, nie? A ja mam to w dupie, nie? No, tu patrzę, kumpel z klubu motocyklowego, wreszcie się ucieszyłem, że jakiś nowy klub jest. Tego mówię, może wreszcie będą jakieś normalne zasady, ale mnie się jeździć nie chcę tak naprawdę. A dzisiaj, słuchajcie, dojechałem do Wawrzyszewa, zostawiłem samochód. Mówię, bo ja tu nie dojadę. Jak ja potrafię w autobusie wyjść i parasolem kogoś dzielić, to wiecie co, potrafiłem na ulicy robić, takie metalowe pałki woziłem z różańcem razem, żeby było do wyboru. Nie? Jestem chorym człowiekiem. Słuchajcie, wchodząc tutaj, popatrzyłem się i mówię, to kuźwa, a tak naprawdę mi potrzeba nieraz paru minut, żeby zdać sobie sprawę, żebyśmy się tu nigdy może nie spotkali, ale jest jedna rzecz wspólna. Każdy z nas tu przyszedł, żeby się dzisiaj nie napić. Nie przez 20 lat. Dzisiaj. I dzisiaj w tej jednej sekundzie każdy ma szansę być trzeźwym i być szczęśliwym. Nie pomijcie, tylko właśnie teraz. I teraz po prostu ja chcę być szczęśliwy. I właśnie przyszedłem dla tego gościa specjalnie, żeby dzisiaj mu zaproponować program. I już zabolało. Tak to jest, ale ja mam to robić bezinteresownie. Nie oczekując nawet, że ktoś to przyjdzie. I jest to naprawdę, wierzcie mi, jest to lekcja na całe życie. Na całe życie. I ja niestety, ja tego jeszcze nie mam. Dziękuję bardzo.